W ramach obchodów Święta Niepodległości w naszym mieście odbył się szereg imprez o charakterze zarówno patriotycznym, jak i kulturalnym. Nie zabrakło również zmagań sportowych. 12 listopada Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego zorganizowało ogólnopolski turniej w hali Czarneńskiej Szkoły Podstawowej. Uczestnicy turnieju walczyli o Puchar Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Bąkowskiego, posła na Sejm Aleksandra Mrówczyńskiego oraz burmistrza Czarnego Piotra Zabrockiego. Okazuje się, że z ogólnopolskiego stał się taki chyba ogólnoświatowy, bo mamy przedstawiciela nawet z Kanady. Jestem wdzięczny Państwu, że po wczorajszych uroczystościach związanych z 11 listopada udało Wam się wstać rano, nie wiem jak to zrobiliście, i do nas dojechaliście. Wzorem lat ubiegłych chcemy nagrodzić najstarszego uczestnika dzisiejszego turnieju, a zarazem z najdalszej odległości, i jest to pan Pierre Motyka. Bardzo mi miło, także międzynarodowo nam się zrobiło za pana sprawą. Oczywiście nagradzamy też najmłodszego uczestnika, który, nie wypychamy najmłodszych, który przyjechał do nas ze Świdwina, jest to Wiktor Solus. Gratuluję, Wiktor, żółwie. Udanych rozgrywek, osiągnięcia najwyższych możliwych wyników i od razu zapraszam na kolejne nasze ogólnopolskie turnieje, które będą odbywały się w 2018 roku, a myślę sobie, że z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przygotujemy coś takiego specjalnego, szczególnie dla Państwa. Właściwie to oficjalnie mogę wypowiedzieć te słowa, że ogólnopolski turniej tenisa stołowego o Puchar Senatora Waldemara Bąkowskiego, posła Aleksandra Mrówczyńskiego, burmistrza miasta i gminy Czarne Piotra Zabrockiego uważam za otwarty. Cztery kategorie, powyżej 18, open, powyżej 50 i kategorii kobiet. Gramy kółeczkami trzygwiazdkowymi, turniejowymi.